Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na partię. Magnusa Karlsena z Dawidem Nawarą. Sympatyczny Dawin, Dawid Nawara, czeski arcymistrz, który w Polsce się dobrze czuje, jest znany w Polsce, dobrze mówi po polsku. Bardzo silny szachista, zresztą najlepszy Czech wśród szachistów. No i partia ciekawa, dosyć ostra. Ciekawostka o Nawarze. On jest zawodnikiem, który gra każdą partię na wygraną. Nie ma remisów. Czy to Mistrz świata, czy ktokolwiek inny silny arcymistrz naprzeciwko niego by siedział. On zawsze gra każdą partię na wygraną. Nie ważne, jakim też kolorem, bardzo dobre podejście, szczególnie do młodych zawodników to kieruje e, no zresztą do każdych e, niezależnie od wieku, e, w szachy trzeba grać bojowo, moi drodzy widzowie, partia rozpoczęła się ruchem E4 przypominam, że w tym turnieju też bie bierze udział Jan Krzysztof Duda, jest to turniej z cyklu CZESTUR, grany online, tempiem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika Nawara zagrał E5, skoczek F3, skoczek C6 Goniec B5, partia hiszpańska, skoczek F6, D3. Modne ostatnio się to stało, że D3 po prostu broni piona i gramy sobie dalej. Goniec C5 z, ze strony czarnych, bicie na C6 i pionek bije na C6. Tutaj, żeby nas nie zmyliło, nie można zbić pionka na E5 z uwagi na Hetman D4. Jest atak na skoczka i grozi przy okazji mat, więc partia by się szybko skończyła na korzyść czarnych. Tutaj skoczek zagrywa na D2, skoczek zagrywa na D7. No właśnie, takie trochę dziwne posunięcie na pierwszy rzut oka, ale bardzo ciekawe, dlatego że skoczek broni przede wszystkim teraz pionka, tak no przy okazji, a jeszcze ma opcję na przykład na F8, na E6, żeby się nieco przemanewrować, może też na B6 próbować grać. Nie są to moje schematy, które ja tych schematów nie gram, ale taki ruch oczywiście widuję w tym, w tym wariancie często. Skoczek zagrywa na C4 z atakiem na pionka, w tym wypadku tutaj F6 nastąpiło, także widzimy sens... Tego posunięcia skoczkiem. To jest też ważne, że na przykład jak nie rozumiemy jakiegoś posunięcia w danym momencie, to z, zróbmy ruch dalej w partii lub dwa ruchy dalej i wtedy może nam się bardziej rozjaśnić. To też się dzieje tutaj na naszych oczach. F6, goniec zagrywa na D2, Magnus jest dobry w takich sytuacjach, w pozycjach. Gra e, taka pozycyjna... E, jest na pewno na korzyść Magnusa, znaczy on gra y, każdy rodzaj szachów, czy ostrych, czy taktycznych, czy strategicznych, bardzo dobrze. Skoczek zagrywa na B6, skoczek A5. Taki skoczek A5 mi się kojarzy z partią Fishera, kiedy sobie właśnie stanął taki skoczek w tych schematach i tam bombardował Pionka na B7. Hetman zagrywa na E7. Tutaj posunięcie A3, subtelne, żeby nie było jakichś tam strzałów gońca B4 przy okazji. Może grozić ruch B4. Goniec spokojnie zagrał na D6. Goniec E3, czyli poprawianie figur. C5. No... Goniec na D6, tak umówmy się, stoi e, niezbyt dobrze, ale on tutaj spełnia ważną rolę. Przede wszystkim, znaczy niezbyt dobrze, tak wizualnie, bo zobaczcie, czarne pionki go tutaj osaczyły, ale też nie pozwala białym rozwinąć skrzy skrzydeł poprzez zagranie D4 czy F4. Jeżeli takie plany białymi będą stosowane, no to na pewno ta pozycja się tutaj może e, no rozwalić, mówiąc wprost, C3, D4, no i czarne chętnie będą wymieniać na polu D4, pionki. Skoczek zagrywa na D2, roszada ze strony czarnych, roszada ze strony białych, wieża B8. No, ruch prawdopodobnie zagrany po to, żeby bronić pionka i uwolnić gońca. C3 ze strony tutaj Magnusa, Król H8. Profilaktycznie już tutaj Król odchodzi, żeby nie było jakichś tam przypadkowych może szachów. Tak też mi się wydaje, zawsze taki ruch. Może się po prostu przydać posunięcie b4, na co czarne grają goniec d7. Widzimy, że czarne mają właśnie tu parę gońców, ale przy zamkniętej pozycji nie jest to aż takie y, widoczne, jeśli chodzi o przewagę. Hetman zagrywa na c2, tutaj Nawara goniec a4. E, no i można by było powiedzieć, że pozycja, przepraszam najmocniej, nie goniec a4, ja tutaj się pomyliłem, skoczek zagrał na a4. E, oczywiście skoczek na a4 przy okazji jest wzmocnienie obrony punktu C5, można też grać sobie B6, no i oczywiście goniec tutaj, skoczka wspomaga. W tej sytuacji nastąpiło bicie, skoczek wybił. Ja tak trochę szybko przelatuję przez te, te, par, te partie, gdyż ciekawie będzie za chwilę. No i tutaj po biciu na C5 jest ruch D4. No właśnie, ruch D4, czyli atak na skoczka. W, te, w tym momencie właśnie teraz goniec z stępem atakuje Hetmana, Hetman zagrywa na E2 e, No i teraz bicie na D4. I teraz co zrobił Magnus? Magnus wybił tutaj gońcem na D4. Jeżeli pionek by wybił na D4, no to oczywiście skoczek zbija za fliko pionka i jest świetnie. Ale po wybiciu na D4 nawara zagrywa B6 i to jest jak najbardziej słuszne, logiczne zagranie ludzkie. Atak na skoczka, goniec, potem sobie swobodnie na przykład na C6 może zagrać, ale właśnie, właśnie. Czy można zbić tutaj na E4? Pytanie do Was moi widzowie: bo to się wiąże z wieża F na E1 i F3. Można, można i zwróćmy sobie uwagę, dlaczego to jest tylko i wyłącznie taktyka na trochę wyższym poziomie. Uczmy się taktyki. Skoczek jakby zbił na E4 i wieża. No jeżeli wybija skoczek, no to sprawa jest prosta, oczywiście wymiana. Jeżeli wieża na E1, no to gramy F5, żeby tego skoczka bronić. No i po ewentualnym posunięciu F3 tu się mogą dziać ciekawe rzeczy. Otóż bardzo ważny ruch wtrącony. C5. No jeżeli teraz będzie bicie skoczka pionem, no to sobie odbijamy i sobie gramy w szachy dalej. Ale w tym wypadku, jeśli goniec odejdzie na przykład na pole F2, to następuje bardzo ciekawa zależność. Ten ruch C5 był bardzo potrzebny do tego, żeby zwolnić pole na C7. Dlatego też teraz jest bicie na H2. Król odbija, no bo innej opcji nie biorę pod uwagę. No i hetman C7 szach. Król G1. Tu po wybiciu teraz gońca i po wybiciu jest bicie na A5. No i finalnie czarne mają dwa piony więcej, wygraną pozycję. Także można by było bić. Tak, teoretycznie mogłoby się to potoczyć, ale Nawara wygrał wybrał. E, posunięcie B6. Skoczek z A na C4. Goniec zagrywa na F4. No, tak naprawdę, żeby nie wiem, przejść po prostu na diagonale lepszą, może H6 na C1 trochę lepiej by stał, nie chciał pewnie tutaj stracić, ale po ruchu G3 od razu tutaj wybił na D2. To są już konkrety, skoczek wybił i wieża zagrywa z F na D8. Trochę mnie ten ruch dziwi, bo ja na przykład bym tutaj bardziej zagrał wieżą z B na D8, no ale arcymistrz to arcymistrz, wieża z F na D8, wieża z F na E1. Skoczek na D3 zagrał. Szybciutko za takiem wieżę, wieża E3. I teraz Nawara popisuje się bardzo ciekawym zagraniem. W ogóle to jest zawodnik, który lubi grać ostre szachy. I tutaj to pokazuje właśnie, że potrafi w te ostre szachy grać. Jak zagrywa tutaj nasz rodak? Rodak. Chciałem powiedzieć, no Dawid jest prawie Polak mentalnie powiedzmy. Um, bardzo sympatyczny gość zresztą. No i dobrze, i teraz y, tutaj skoczek zbija na F2. No właśnie, po biciu na F2 król odbił i posunięcie C5, czyli chwilowo czarne oddały figurę, bo można by było oczywiście w tej sytuacji powiedzmy zagrać skoczek E5, sobie gramy dalej w szachy. Można też zagrać na przykład goniec B5. No i tam sobie dalej po prostu pykamy. Ale jednak y, no tutaj y, Dawid wybił. I C5 już wspomniane. Zobaczcie, goniec jest w pułapce. Czyli odbicie figury nastąpi na pewno. Hetman C4 za zatekiem na gońca. Hetman E8 z obroną. Nie śpieszymy się. Jasne, że można tutaj by było pewnie wybić na F6. No ale tutaj pewnie jest bicie na D2 z szachem. No i tak. Może nie do końca, w sumie można, więc to jest wszystko przeliczone. Skoczek zagrywa na F w tej sytuacji wybicie i wybicie pionkiem. Można by było stwierdzić, że białe tutaj no, uzyskały ciekawą pozycję, bo mają centrum. I tak naprawdę można było tak stwierdzić, ale nie do końca tak jest. No bo król jest troszkę odsłonięty, ten jest bezpieczniejszy, i przede wszystkim wieża zagrywa na C8. To już teraz widzę ten plan. Dlaczego ta wieża z F8 potem, przedtem, zagrała na D8, czyli znowu po iluś tam ruchach zauważam tę opcję, że faktycznie tutaj arcymistrz miał pewne już plany, i to się jednak fajnie sprawdziło, że wieża z b 8 na C8 teraz stoi zdecydowanie lepiej. No, czyli mówiąc krótko, te wieże stoją po prostu teraz lepiej. Hetman na D3, wieża dała szacha, g 1 i zdwojenie wież. Czyli pionki mają szansę tutaj iść. Goniec na szczęście z Hetmanem tutaj dobrze, to póki co blokują, ale aktywność dwóch wież na wolnej linii jest nie do zastąpienia. Wieża z A na E1, goniec na B5, Hetman zagrał na D1. No tak magnus tutaj trochę do parteru jest sprowadzany delikatnie. Hetman zagrywa na D7. Ważny ruch, bo też można tam próbować atakować. I po ruchu D5 właśnie nawara teraz zagrywa wieża na B2, posunięcie E5, no i Hetman H3. Magnus próbuje coś tutaj grać w centrum, oczywiście. Hetman H3, co grozi? No, grozi przede wszystkim matna G2. Byłoby pięknie, ale skoczek zgrywa na D2. No, jeżeli już figura się cofa, musi bronić tej wolnej linii, znaczy tej drugiej linii, chciałem powiedzieć, to już coś tutaj zaczyna się przede wszystkim dziać. No, i tutaj Dawid wybija po prostu pionka, czyli te silne centrum jest zniszczone. Wieża wybija. Trzeba zawsze uważać na wjazdy na E8, ale to się na szczęście wszystko dobrze trzyma. No, i teraz posunięcie H6. Na wszelki wypadek, wyczekujące posunięcie. Bardzo fajny arcymistrzowski ruch. Lufcik przede wszystkim robi tutaj królowi, i to jest e, dobra pozycja czarnych. Tak, tak. Dawid tutaj ma przewagę. Posunięcie D6 ze strony Magnusa. Goniec C6. No i zobaczcie, goniec zaczyna działać dobrze. Tu Magnus chyba tym pionkiem zbyt optymistycznie poszedł. Tu grozi po prostu mat, dlatego też Hetman E2 z obroną, wieża d8, a no, trzeba trzymać pionka, wieża e6 broni, wiadomo, Hetman f5. A troszeczkę wracamy Hetmanem. Wiadomo, tutaj też w tej pozycji czarne wszystko kontrolują. Pionek nie ucieka, król bezpieczny. Goniec świetny, Hetman świetny, wieża świetna, wieża w obronie jest ok. Wieża zagrywa na E5. Hetman F6 na spokojnie. Hetman D3. No i wieża F8. To jest bardzo sprytne posunięcie. Dlaczego ten ruch jest taki dobry? Za moment się okaże. Hetman zagrywa na D4. No, i teraz Dawid przystępuje do końcowego triumfu, moi drodzy, mianowicie wieża bije D2. Hetman zbił i Hetman F3. Magnus Carlsen poddał partię. Wielka radość Dawida Nawary była na streamie, on się naprawdę autentycznie cieszył. Fantastyczna radość wygrania z Mistrzem Świata. No, zdarzają się oczywiście takie wpadki Magnusowi. Ale z takim ostrym zawodnikiem jak Nawara, to trzeba zawsze, zawsze uważać. Tutaj grozi po prostu mat na H1. Pozycja jest wygrana. Tu jeszcze wieża F5, ale to jest oddanie wieży i tyle, i tyle w temacie. E, moi drodzy, przy okazji zachęcam do zakupów na szachowo.pl z kodem rabatowym: Pan Szachuś. Macie 10% zniżki. Dzięki serdeczne. Darmowy e-book do pobrania. W opisie filmu macie wszystko wklejone. Również wklejam to w komentarz. Dobrego dnia. Na razie. Do zobaczenia.